Nie wiem, czy wiesz, ale już 5 września, w sobotę, o 14 zaczyna się warszawski festiwal piwa bez granic. U ciebie w domu, albo u mnie, albo u ciebie. Co w nim będzie fajnego? Zobaczysz, jak wyglądają proste ćwiczenia z piwem. Dowiesz się, czy da się połączyć piwo i zdrowy tryb życia. Oczywiście, że się da. Ale nie ma przymusu. Wspólnie podegustujemy festiwalowe piwa. Jest kokosik. Nie ma kokosa. Dowiesz się, jak uważali dla ciebie piwo. Bierzesz słód, wlewasz wodę, trochę to gotujesz, wsypujesz chmiel, trochę to gotujesz, kupujesz drożdże, długo czekasz i gotowe. Dowiesz się, co ciekawego do powiedzenia ma John Palmer. To nie jestem gangsterem, a z piwowarem i autorem wielu pozycji na temat ważenia piwa. Będziesz mógł zdegustować amerykańskich steków z wołowiny z Ameryki, stąd nazwa. Jeśli tak jak ja nie lubicie gotować i nie umiecie, to możecie sobie to poszatkować i zrobić z tego tatara. Będziesz miał okazję doznać orgii smaku, łącząc szlachetne alkohole z super przekąskami. Gammeldansk. Rzeszki. Dowiesz się, ile naprawdę jest warte piwo rzemieślnicze. Naprawdę to 160 zł. Naprawdę to 2 zł. Za 10:10 kończymy, bo nazajutrz trzeba do kościoła. Dobranoc.